Z tej strony Irium 4. Odrobinkę sobie pograłem, no i mi bardzo przyjął szczęście. Skarbnicie, co ja mam na myśli, mówiąc przyjemnie szczęście? Numer 1. Udało mi się to wyłowić? I złowiłem też tego. Tego Sword Shark. Nazwijmy go Sword Sharkiem. Nie pamiętam, jak się nazywa. Nie pamiętam, jak się też nazywa ta ryba. Ale jest szansa, że ją pierwszy raz wyłowię w życiu. Dobra, jak to jest ciężko wyłowić. Na start oczywiście subskrybujcie kanał, dziwne, że to mówię dopiero na półtorej minucie. A jeśli mi się to... Zostawiacie łapę w górę, żeby mi się udało wyłowić i subskrybujcie. Żeby mi się udało to wyłowić. Ja w was wierzę, ja w was wierzę. A pozostałe rzeczy zależą już tylko od mojego szczęścia. Jeśli nie zostawiliście łapki w górę, a uda mi się wyłowić, to to kwestia mojego szczęścia, które i tak jest prawie zerowa. Ale zostawiliście łapki, zostawiacie oczywiście subiki. Na dwie łapki w górę, pod, jakby się jedna łapka w górę pod tym odcinkiem, to od razu się biorę zakręcić kolejnego filmiku. Mi się nie zerwało. Generalnie ta ryba się tak mocno szarpie. Chcieli, to bym mógł też sobie stworzyć oddzielny serwer tego, tylko że na terenie, gdzie się ryby nie wyrywają. Nie mówcie, że mam złą wędkę.
udało mi się ją wyłowić. Wiesz, musiał mieć tą grę. 32 osiągnięcia. Albo 33. Zaraz tutaj sobie Steama to zobaczę. Włączam Steama i włączam Steama. Tak, 32 osiągnięcia. Oczywiście ja tej ryby nie zarzucam, bo jeszcze mi ucieknie ta moga. Ta moga mi jeszcze ucieknie, nie? O mój Boże! Oczywiście sprzedajemy. 190 tysięcy. Patrzcie. A myśmy nie kupili tu na łodzie, sprawdzamy? 360? Weźmy i kupmy. Nie chcemy nocy, nie chcemy nocy. Nie chcemy nocy. My chcemy dzień. Teraz to powinno nam bardzo szybko spadać. Popatrzcie teraz tu. O! No jest! Widzicie to? Po prostu widzicie to? Mnie. Generalnie to tego zbyt mocno nie zrozumiałem. To już mam. Dobra, lecić. Płyniemy dalej. Ciekawe jak ta łódź może daleko teraz wypłynąć w ogóle. W ogóle tak jak wezmę i tu. To tutaj Swordfish już mam. Noctis ma do wyłowienia, bo mega, bo mogę mam już wyłowioną, więc Noctis został do wyłowienia. Ej, tutaj już coś jest takiego. Jakieś budowa się tutaj pokazała nam. Co to ma być? I chyba mam za dobrą przynętę na tą rybę. To jest taka możliwość w ogóle? I czekaj, bo tam coś było fajnego. Musimy się włączyć ten. Nasze oświetlenie. Rozumiem! A, to już wyłowiłem. To już wyłowiłem jakby co. Biorę.
ryba. Standardzik. A to to będzie w łowie mogę. Oczywiście mam bardzo fajną rzecz, czyli łóżko zawsze jest tak. Jak wezmę jej teraz tak, to on, no to będzie mi teraz spadać. To jest bardzo wręcz super git. I spróbuję wyłowić. To jest zielone. Tyle. Chodź teraz zarzucę, jak mi dalej jeszcze da. Teraz szukam tych różowych. Ale w ogóle będą. Dobra, no to schodzimy potwornie nisko. Czekam, coś tu jest. Co to jest? Bo ja nie wiem. Tutaj jest super dużo. Tutaj jest super dużo, ale się mocno nie mocuje. Co jest pamiętam, to mocno się nie mocowało ta ryba, ale tu. Ale ten egzemplarz to jest, może powiedzieć, taki mały wyjątek. One się próbują mocować, ale są bardzo słabe w mocowaniu. O wiele słabsze od mogi. Dobra. Jednak sobie dobrze, że kupiłem to. Bo teraz normalnie to mogę bez swojej rywery się daleko zanurzyć. Bo ja zawsze kupowałam falierwerę tylko po to, by móc się głęboko zanurzyć. A teraz to nie, ja już tego nie potrzebuję. Wystarczy, że sobie zawsze niedaleko, bo i wystarczy, że u mnie łódź jest w stanie dopłynąć tam, gdzie występuje taka i taka ryba, no i git. No i po prostu zatuję sobie. Okej, niech będzie, bo to też jest całkiem dobra ryba. On się sam zdał złapać. Dobra. Lecimy pomału rybcie. To jest dno. Nie mogę dotknąć dna. Co to za ryba? A, bo ja dotknąłem tego dna, zbyt długo dotykałem. Rozumiem, czaję. Czaję, rozumiem. Rozumiem, o co chodzi. I weźmy, no i... Bo ja teraz mam noc, no to weźmy i kupujmy na sam początek, kiedy muszę sobie sprzedam. No, będzie problem z Noctisem. Z Noctisem jedynie będzie problem. On się mocuje mocno! Jak się ona mocuje, ta ryba? Dobra, się nie mocuje. Ciekawe, ile była wart. Dobra, spróbujmy ją złowić. O,
od starego do zadanko. Spójrzmy na to. A tak wszyscy musimy mieć bardzo głęboko i chcę sprawdzić, co tutaj jest. A dno. Już tak blisko? Dobra. Dobra, spróbujmy tą rybę wyłowić. Zacznijmy od tego, że miałbym się przyłowić tą. Sprzedam sobie. Co mam? Jest git. Teraz mam tą rybcie. To oczywiście sprzedamy. Serio, ta gra jest taka odstresowująca. Dobra, tutaj jest najdłuższa taka baza ryba. Więc bum. Lecimy na tą rybę. No i teraz powinienem być w stanie złowić tamtą rybę. Jest! No i sprawdźmy, ile ona daje. Dobra. Kolejne osiągnięcie. XD. Dobra, mam nadzieję, że to nie jest jedyna wachutka. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia. Dobra, lecimy na tor. Czy faktycznie to brać? Może to? A, fish are more, a tak tu. No, no, this. To biorę! Patrzcie, co teraz mogę robić. Czyli na przykład tą redę zadanę płynąłem. O, ja przypomnę, to mi ucieknę. Proszę bardzo, robimy sobie imprezę. To jest super. Dobra, wyłowiamy tak dużo, widzicie? Na przykład tą. Zmieniamy sobie czapkę. Czemu nie mogę tej czapki założyć? Czyli sprzedamy nasz słuczek. Dobra, teraz wszystkie ryby odpływają sobie, a my płyniemy na sam koniec. No i spróbujemy sobie zrobić na Ktisy, skoro już mamy tą kotwicę.
Spróbuję sobie napisy złowić. Czyli teraz płyniemy na sam koniec. To robimy złowić. Noctis. Hak. No i hak poszedł do prania. O, mi go zaraz zjadł. Nie, no to bierzemy sobie kolejnego haczka. A jak mi się ta ryba wyrwie, to będzie tak słabiutko. Ale szukam Noctisa. Tak jest noc. Serio? No, szukajmy teraz nawet tego Noctisa. Dobra, prawie. Noctis. Dobra. Może coś tutaj jest. Może tylko tam dopłynąć, bo trwa wieki. Nie? Nowa wędka? Nie.
ten Noctis. Mi tak może. Czym to? Noctis. Ciekawe, co ta czapka daje. Zostawiam sobie tą. Elo, ja szukałam tylko Noctisa. Był.
Oczywiście ja mam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie z powodu, z czołgę w górę, spiegę. BOOM!